Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że autyzm to nie choroba. Dzieci i dorośli, którzy na co dzień funkcjonują z tym zaburzeniem, są różnie odbierani przez otoczenie. Wynika to głównie z niewiedzy. Autyzm poznaj, zanim ocenisz. To temat konferencji zorganizowanej przez Raciborskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich otoczenia Spektrum, które działa w naszym mieście od 1,5 roku. To była pierwsza i zapewne nie ostatnia konferencja stowarzyszenia. My poprzez tą konferencję chcemy wyjść do społeczeństwa raciborskiego, aby uświadomić, pokazać, że tak naprawdę świat nie jest tylko kolorowy, nie składa się ze zdrowych dzieci, ludzi, tylko że między nami też są dzieci cierpiące na autyzm. I dlaczego się tak zachowują, dlaczego mają takie trudne zachowania, dzisiaj to pewnie zostanie wyjaśnione przez naszych gości. Stąd też nasz taki pomysł. Robimy konferencje, mówimy o tym, jakie mogą być te zachowania tak naprawdę i na co należy zwrócić uwagę. No i jeżeli gdzieś tam w sklepie czy na ulicy spotkamy takie dziecko, no to ja mam nadzieję, że już będzie dużo łaskawszym okiem będziemy patrzeć na to, bo będziemy wiedzieć, że faktycznie amonusz to jest autyzm. Podstawową kwestią poruszoną podczas konferencji było zdefiniowanie autyzmu i przybliżenie słuchaczom, w jaki sposób zachowują się osoby dotknięte tym schorzeniem. Autyzm to jest zaburzenie neurologiczne i dzieci z tym zaburzeniem mają problemy społeczne, nie umieją się bawić, często mają problemy z mową, z zachowaniem. I to jest główne takie problemy, z którymi się borykają dzieci z autyzmem. Autyzm wbrew pozorom nie tak łatwo zdiagnozować, jednak pierwszym symptomem dla rodziców powinien być fakt, że dziecko do 2 roku życia nadal nie mówi. Między innymi to właśnie rodzice dzieci autystycznych byli prelegentami konferencji. Chciałam powiedzieć kilka słów na ten temat, jak moje dziecko jest odbierane przez rówieśników, z czym my jako rodzice musimy się zmierzyć na co dzień. Troszkę o tym, jak wygląda nasze życie. Niestety czasu mamy bardzo mało, bo to jest temat rzeka, no ale postaram się streścić jak najbardziej. Wiemy, że dzieci z autyzmem, ale też z innymi niepełnosprawnościami są jednak stygmatyzowane w szkołach. Jak uchronić swoje dziecko przed takimi atakami rówieśników? To znaczy, my akurat nie spotkaliśmy się z tym aż tak bardzo, ja mam na to swój własny sposób. To znaczy, ja rozmawiam otwarcie, otwartym tekstem. Rozmawiam z rodzicami i z dziećmi, nie chcę robić z tego tajemnicy. Mówię otwarcie, dlaczego mój syn inaczej odbiera świat, inaczej go odczuwa, inaczej słyszy, skąd wynikają, powiedzmy sobie, właśnie ta jego inność, odmienność od zdrowych rówieśników. Że to nie jest tak, że on jest właśnie niegrzeczny, ale albo że jest głupi niż inni, bo nie mówi na przykład, tylko czego jest to wynikiem. A myślę sobie, że jak ludzie zrozumieją to, przestają się bać i wtedy nie ma aż takiego przynajmniej problemu ze stygmatyzacją, bo no nie oszukujmy się, nie zbawimy całego świata i nie sprawimy, że wszyscy będą podchodzili w taki otwarty sposób do naszych dzieciaków. Chęć udziału w konferencji wyraziło blisko 80 osób. Wśród nich znaleźli się również pedagodzy, specjaliści zajmujący się autyzmem oraz terapeuci, którzy mówili m.in. o tym, jak świat odbierają osoby z autyzmem. Specyficznie odbierają. Coś, co wydaje nam się zwyczajne, czego my nie dostrzegamy, dla tych osób może być wręcz odczuwane jako ból albo niezauważane. Całkiem inaczej niż u tak zwanych osób neurotypowych odbierane są bodźce i te bodźce mogą być dla nich albo zbyt przyjemne, albo wręcz powodujące ogromny dyskomfort. Te osoby mogą przejawiać takie nadwrażliwość na przykład na niektóre bodźce, albo właśnie, tak jak już mówiłem wcześniej, mogą być wyhamowane te bodźce na tyle, że po prostu na nie nie reagują i to, że mówimy do kogoś, a on nas nie słyszy, to wcale nie świadczy o tym, że on nie słyszy, on po prostu, bodziec do niego nie dociera i nie świadczy to o tym, że nie chce nas usłyszeć, że ma nas głęboko w nosie,
po prostu tak odbiera świat, jest skoncentrowany na czymś całkiem innym, o czym my nie mamy pojęcia. Temat autyzmu ma wiele wątków, których nie sposób rozwinąć podczas jednego spotkania. Dlatego organizatorzy zapowiadają kolejne tego typu przedsięwzięcia. Spotkanie na zamku wzbogacił występ Teatru Cieni z gimnazjum nr 2. A patronat nad wydarzeniem objął prezydent Raciborza i starosta raciborski.